Cześć, wiele osób pytało mnie, jak kupić mieszkanie z hipoteką. Także postanowiłem w tym filmie Wam o tym powiedzieć. Nie będę Wam mówił, czym jest hipoteka, bo to możecie sobie wygooglować tutaj. Powiem Wam natomiast, jak kupić mieszkanie, które jest obciążone hipoteką. Hipoteka to jest takie obciążenie działu czwartego Księgi Wieczystej, gdzie jest wpisane zadłużenie z tytułu jakiegoś tam tytułu prawnego. To może być umowa pożyczki, to może być umowa o kredyt bankowy, to może być hipoteka na przykład przymusowa, która jest wpisywana, jeżeli ktoś ma stwierdzone przez sąd jakiekolwiek zobowiązania. I to jest taki wpis, który daje komuś, kto pożyczył pieniądze, czy kto ma jakieś roszczenie, do egzekucji tej nieruchomości. Czyli to jest taka sytuacja, w której, jeżeli ja mam taką hipotekę wpisaną i komuś jestem winny pieniądze, ktoś może przez komornika egzekwować pieniądze z mojej nieruchomości i odzyskać swoje pieniądze. Teraz co zrobić, żeby kupić takie mieszkanie, na którym jest hipoteka, na które jest obciążone i żeby kupić bezpiecznie, żeby się nie wpakować. Bardzo często jest tak, że hipoteki są dwa razy większe niż zobowiązania. Czyli jeżeli ktoś bierze kredyt bankowy na 200 tysięcy, to bank bardzo często wpisuje 400. I jeżeli widzicie hipotekę 400, to nie znaczy, że mieszkanie jest zadłużone na 400 tysięcy. To znaczy, że maksymalna kwota, którą może odzyskać wierzyciel, czyli na przykład bank w tym przypadku, wynosi 400 tysięcy złotych, bo to są dodatkowo tego odsetki, koszty egzekucyjne i wszystkie rzeczy, które są maksymalne w związku z umową kredytową. Podstawą do tego, żeby stwierdzić, jakie jest zadłużenie na nieruchomości, jest dokument od wierzyciela. Bardzo często to jest bank, więc to jest promesa bankowa. Czyli to jest takie zaświadczenie, z którego wynika, że na dany dzień do spłaty jest tyle i tyle środków. Czyli na przykład może to być 200 tysięcy złotych. Żeby mieć pewność i gwarancję, musimy mieć tą promesę, czyli ten dokument, czyli takie zaświadczenie wierzyciela czy banku o tym, jaka jest wysokość zadłużenia na dany dzień. I dobrze by było, żeby na tym doświadczeniu było też napisane, że na jaki rachunek bankowy trzeba tą hipotekę spłacić i dobrze by było, żeby ten rachunek był rachunkiem technicznym, żeby to nie był rachunek właściciela mieszkania, jego ROR tak zwany, czyli prywatny rachunek, tylko żeby to był rachunek techniczny, który on nie ma dostępu i on bank automatycznie te pieniądze przeznaczy na spłatę kredytu. Żeby nie było takiej sytuacji, że jemu płacicie na prywatne konto, on sobie z konta ściągnie, wypłaci, a hipoteki Wam nie spłaci. Ten dokument nazywa się promesa, z tego względu, że to jest pewnego rodzaju obietnica. Tam jest takie zaświadczenie, które jest napisane, że po wpłacie takiej i takiej kwoty, w takim i takim dniu, na takie i takie konto, bank albo inny wierzyciel, być może to prywatna osoba czy firma, zwolni hipotekę. Czyli inaczej mówiąc, wyda zaświadczenie o tym, że będzie można tą hipotekę wyczyścić. Czyli wykreślić ten wpis o hipotece. Co zrobić, jeśli ktoś tego nie wyda? No, jest ustawa, która mówi o tym, że on to powinien zrobić niezwłocznie. Natomiast można w akcie notarialnym sobie w pewnym sensie zmobilizować sprzedającego do tego, żeby taką hipotekę nam załatwił pod groźbą dodatkowych opłat albo kar. Czyli żeby sprawdzić księgę wieczystą w internecie, musisz wejść na stronę ekw.ms.gov.pl i tam masz numer księgi wieczystej, wpisujesz ten numer, logujesz się i wchodzisz na dział czwarty księgi wieczystej i tam jest hipoteka, bądź nie ma tej hipoteki, że jest brak wpisów. Możesz też zobaczyć sobie odpis pełny księgi wieczystej, gdzie zobaczyć sobie historię wszystkich hipotek. Czyli co się działo z tą księgą przez najbliższe ileś lat od momentu jej założenia. I teraz jeżeli chcesz kupić mieszkanie na kredyt bankowy, które ma już obciążoną hipotekę, jeżeli to jest hipoteka banku na mieszkaniu, które chcesz kupić, to bardzo często nie ma z tym problemu. Czyli bank, który Ciebie finansuje, bardzo prosto może sfinansować spłatę kredytu, który już jest na tej nieruchomości. Natomiast jeżeli masz hipotekę na przykład przymusową ZUS-u, Urzędu Skarbowego, czy spółdzielni, czy jakiekolwiek hipotekę prywatną osoby czy firmy, to czasem niektóre banki mają z tym problem i bardzo, no, praktycznie mało banków godzi się na coś takiego, bo to jest dla nich dodatkowe ryzyko. Dla mnie nie, bo ja wiem, że się zabezpieczyć, ale oni mają określone procedury i oni to w ogóle odrzucają. Więc jeżeli kupujesz mieszkanie, na którym już jest hipoteka bankowa, to nie będzie problemu, żeby Twój bank sfinansował spłatę tego kredytu. Trzeba to zrobić w odpowiedniej kolejności, wszystkie etapy.
Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o kredytach hipotecznych, jak wziąć kredyt hipoteczny, jak budować zdolność kredytową, to w linku jest film z radcą finansowym, także jeżeli jeszcze go nie widziałeś, jest Business Rider na ten temat. Jeśli to wideo było dla Ciebie wartościowe, subskrybuj mój kanał, naciśnij dzwoneczek i czekaj na kolejny czwartek, na kolejny film.